Teraz jest czas dla Państwa, tu jest mikrofon, może poprosiłbym Ciebie, żebyś trzymał mikrofon, jak ktoś podniesie rękę, to żebyś podał. Można zadać teraz pytanie Panu Markowi. Czas dla Państwa. Proszę podnieść rękę. Ja może chciałbym usłyszeć o Pana, o Twojej rodzinie, też o dzieciach. Ja podróża jest oczywiście ważna, ale w domu też się przebywa, nie? Z moją rodziną, moja żona, jesteśmy małżeństwem od 10 lat, ale stały się od 17, czy 18 już teraz. Mam dwoje dzieci, Pole i Kaja. Pola ma 10 lat, Kaj 8 i jakby moje życie rodzinne przeszło do tej upadki. Rodzina jakby nie chce słyszeć o mojej podróży, te 4 miesiące poza domem, to rzeczywiście bo też to być może przeważyło jakąś szalę, pamiętam, że kiedy właśnie wyruszałem z Kaliningradu, to ksiądz, który właśnie oprowadzał mnie w Kaliningradzie, powiedział, że takie zdanie, że nadszedł czas, żeby porzucić dom i wyruszyć na poszukiwanie Boga. No i rzeczywiście, w pewnym sensie, ta moja adolescentka jego była porzuceniem domu, porzuceniem żony, dzieci. A na co dzień już włożę dzieci do szkoły. Dzisiaj jestem w Kuchrzani, ale dzisiaj wracam jeszcze do domu i wieczorem będę w domu, będę dzieci będą już spały. Jutro lecę akurat z synem, lecimy, jak sobie myśleliśmy, że lecimy do Pizy. Akurat są tam linii odbycia właśnie do Pizy z Gdańska, więc dużo podróżowaliśmy. Podróżujemy, parę tygodni temu byłem też gdzieś w Londynie, więc, ale głównie podróżuję po Polsce. Mam dzieci właśnie nie chciały nigdzie wyjeżdżać w wakacje, chciały spędzić wakacje w domu, w Gdyni nad morzem. Więc mógłbym dużo mówić o moim życiu rodzinnym. Z moją żoną byliśmy na biegunie północnym, moja żona była pierwszą Polką na biegunie północnym. Byliśmy razem na Kilimandżaro, wśród Amazonki. Ale potem, kiedy się pojawiły dzieci, to jakby priorytety mojej żony się zmieniły całkowicie. Teraz jakby biegunem są dzieci, moim też zresztą, ale na pewno inaczej jakby to wygląda, pewnie inaczej dla kobiety, inaczej dla mężczyzny. Więc nie wiem, czy jak każdy, myślę, że nie jak każdy, ale jak wiele małżeństw, przeszkłamy wzloty i upadki, kryzysy. Teraz może jest taki najgorszy okres właśnie kryzysowy, ale mam nadzieję, że nie jest. Po nocy znów przyjdzie dzień, więc tak mniej więcej wygląda moje życie rodzinne. A jak bym przeżył wyprawę z niepełnosprawnym człowiekiem, jak to pan widział w świetle dla pana niepełnosprawność u niego i czy dał sobie radę i tak dalej, tak? A ja się teraz zresztą szliśmy teraz razem nawet na Camino. Był ze mną przez ostatnie 100 kilometrów na tej drodze do Camino do Santiago de Compostela. Wow, wyprawa z Jaśkiem to jest tak całkiem oddzielny temat na oddzielne opowiadanie, ale no, krótko mówiąc, ja nigdy nie traktowałem Jaśka jako osoby niepełnosprawnej. Znaczy, kiedy się spotkaliśmy, nawet nie zauważyłem, że on nie ma ręki i nogi, dlatego że on się tak zachowywał, że byłem pewny, że zaraz przyjdzie ten prawdziwy Jasiek właśnie. Chłopiec, który przez życie, a teraz jest jego brat. Myślałem, że są rodzice Jaśka i jego brat i Jasiek zaraz nadejdzie. Także jakby od naszego pierwszego spotkania nie miałem wrażenia, że on jest osobą niepełnosprawną, kiedy się potem okazało, że to jest właśnie
ten chłopak, który siedzi przed domu, to jest Jasiek, że on nie ma ręki i nogi. Ale wszedł właśnie w taki sposób, że nie zauważyłem tego. Dlatego jakby ta niepełnosprawność fizyczna nigdy nie była dla mnie ani najważniejsza, ani w ogóle nie było w mojej świadomości. Oczywiście gdzieś tam rejestrowałem to, że on nie ma ręki i nogi, ale no tak jak ktoś ma, nie wiem, jakąś koszulkę, czy... No myślę, że dużo ważniejszy jest umysł niż ciało jednak. I w tym sensie umysł Jaśka był wspaniałym umysłem, takim, z którym umysłem czy duszą, z którą... Jaśek był kimś, i można było właśnie zbudować plan, wybrał na Biegun Północny i ten plan zrealizować. I nigdy, podczas tej całej drogi, nigdy Jaśek nie zwątpił w to, że dojdzie. No jest wiele aspektów jakby tej wyprawy, która potem okazała się też ważna dla, nie tylko dla Jaśka, nie tylko dla mnie, ale też dla wielu innych ludzi. Także cieszę się też, że miałem ten przywilej, żeby właśnie z Jaśkiem wybrać się na obydwa bieguny. Ostatnio przejść właśnie te ostatnie 100 km do Santiago. I nawet przez te ostatnie 100 km dużo się od Jaśka nauczyłem. On się właśnie ostatnio przygotowywał, wtedy miał zamiar przygotować do triatlonu, do wzięcia udziału w triatlonie Herbalife. Zresztą ten triatlon właśnie zaliczył w Gdyni, w sierpniu. Więc co ciekawe, to podczas tej wyprawy reżyser, z którym byłem, wymyślił film, który może kiedyś zrobi Hollywood. On ma taki plan z Francuzem z pochodzenia, której ten film jest trochę odbiegał od tej prawdziwej wersji. Jasiek jest Afroamerykaninem, który mieszka w Chicago, ulega wypadkowi. Ja jestem ojcem, który ma problemy ze swoimi dziećmi i podróżnikiem jednocześnie. I właśnie jakby w tej wprawie z Jaśkiem próbuję rozwiązać swoje problemy. Ale w sumie to jest taki, to paradoksalnie to jakby cały ten pomysł powstał dlatego, że w Berlinie w kawiarni był kongres Matthew Hansona. Matthew Hanson to był taki Afroamerykanin czy Murzyn, tak, może mniej poprawnie, znaczy tak jak się mówiło w tamtych czasach, który razem z Robertem Peary zdobył Biegun Północny. I Piri właśnie wziął to dlatego, żeby samemu jakby być tym bohaterem, że jakby ten Matthew Hanson się w ogóle nie liczył, ponieważ miał inny kolor skóry. Jakby ten film, też to, że Jasiek właśnie miałby inny kolor skóry, czarny dokładnie, byłby też hołdem, który byłby w pewien sposób złożony też Matthew Hansonowi, pierwszemu zdobywcy Bieguna Północnego. Także no, życie plecie różne niesamowite scenariusze. Myślę, że pan ma poczucie humoru. Wróćmy na chwilę na kamieniu. Chciałbym, żeby pan powiedział coś o sprawach organizacyjnych. Mówimy, no, w Hiszpanii wiadomo, jest szlak, jest wielki przemysł z kabiną. Natomiast jak pan planował trasę przez Niemcy, Belgię, Francję? Czy pan tam już sobie rezerwował, czy orientował się co do schronisk, co do pożywienia i temu podstawowi życzenia? Znaczy, jeżeli chodzi o takie sprawy organizacyjne, to ten szlak świętego Jakuba, w zasadzie on prowadzi z każdego miejsca w Europie do Santiago, czy z Gdańska, czy z Koszalina, czy z Kaliningradu, czy z Warszawy, jakby mniej więcej można zobaczyć, jak wyglądał ten historyczny szlak. Oczywiście ten szlak już nie istnieje w tej chwili, bo te drogi, które kiedyś były drogami średniowieczną, teraz zostały zmodyfikowane, zmienione.
Tym niemniej w każdym z tych państw, jak Polska, Niemcy, Belgia, są grupy ludzi, którzy ten szlak rekonstruują, więc jakby ten szlak jest wyznaczony, więc nie trzeba jakby go wyznaczać. Jeżeli chodzi o jedzenie, to praktycznie na początku przez chyba do Hiszpanii prawie, czy, no tak, w Hiszpanii, w zasadzie jadłem tylko zawsze rano i wieczorem. Niespecjalnie szukałem takich możliwości pożywienia po drodze, a wystarczyło mi jakieś zakupy w sklepie, ta przysłowiowa łyżeczka, którą znalazłem po drodze. Natomiast jeżeli chodzi o taką bieżącą nawigację, to posługiwałem się głównie Google Maps, czyli w sumie gdybym nie miał tej Google Maps, też bym sobie dał radę, ale rzeczywiście tematem Google to było najprostszy jakby sposób nawigacji. Jeżeli chodzi o spanie, to było różnie. Był taki mały zespół tutaj w Gdańsku, w fundacji, który gdzieś wskazywał mi, gdzie jest jakby... A nie ma specjalnie schronisk po drodze w Niemczech. Znaczy schroniska są w jakichś dużych miastach, takich jak Kolonia, Berlin. Natomiast ja szedłem, można być takimi opłotkami, więc spałem w jakichś małych pensjonatach. Nieraz u ludzi, nieraz przez jest taki serwis jak Couchsurfing czy Airbnb. Nieraz ktoś zapraszał, więc to było generalnie ad hoc, jeżeli chodzi o spanie w Europie. A potem rzeczywiście w Hiszpanii może nie tyle jest taki wielki przepis, ale te schroniska czy albergi są co parę kilometrów, więc praktycznie nie ma żadnego problemu, żeby... Nawet są takie schroniska donatliwe, gdzie nic nie trzeba płacić. Znaczy, można dać tyle, ile człowiek uważa, euro, 5 euro. Więc organizacyjnie to było tak ad hoc wszystko się działo. Nie było żadnej takiej... Nie było też żadnego planu, że muszę być wtedy i wtedy w tym miejscu. Po prostu tam, gdzie doszedłem, tam spałem. Czy wiedziałem, że muszę dojść na przykład gdzieś, bo tam jest jakiś pensjonat czy hotel. Pan z Kielc. Panie Barku, proszę. Pan z Kielc, tak? Nie, panie Barku. Ja jestem z Podkoszalina. Panie Barku. Ale może poprosiliśmy razem, bardzo szybko nawiązaliśmy kontakt, a ja nie mogłem odnowić, nie zadałem jednego pytania. Tu usłyszałem dużo bardzo szczegółowych pytań, w związku z tym też publicznie mam nadzieję, że nie będzie to źle odczytane. Powiedział Pan, albo gdzieś przeczytałem, że Pana życie bardzo się zmieniło od momentu przeżycia jakiegoś zdarzenia na Grenlandii. Czy może Pan podzielić się o co tu chodzi? Dziękuję bardzo. Ja spróbowałem zaprosić na nocleg, ale mi się nie udało przegrać konkurencję. A przypomnę, teraz szliśmy tutaj właśnie przy Górze Chełmskiej, prawda? Mniej więcej. Tak, to już nie pamiętam, gdzie wtedy spałem zaraz. A nie, to konkurencja do mnie usierdzia dużo. Ale to było przedtem, jak już stało z księdza Drawa, więc także już tam nie czekali ludzie też i rzeczywiście nie mogłem odmówić. Natomiast nie takich zdarzeń jak na Grenlandii, to pewnie było wiele w moim życiu, ale na Grenlandii pamiętam, że przejście Grenlandii to była moja taka pierwsza wyprawa polarna, poważna. To było 30 dni, tam rzeczywiście można było stracić życie i nawet teraz gdzieś tam mam jakiś wstęp do książki pod tytułem Biała śmierć w narodowym wieku, właśnie o przygodzie na Grenlandii kogoś. Natomiast teraz z perspektywy po tych wszystkich innych przygodach to wspominam tą Grenlandię jak spacer, jak taki spacer wieczorny w parku, że to było bardzo taki przyjemny spacer po prostu. Miałem płasko, nie było tak źle i tak dalej. Ale jak pewnie się cofnę myślami wstecznej, to
To było tak, że po prostu mój umysł został wyczyszczony przez te pierwsze 20 dni też jak ze wszystkiego i przez to zetknięcie z tą białą nową pustką dał mi jakąś taką wielką siłę na może nie na całą przyszłość, ale takie doświadczenie, kiedy pozbywamy się bagażu przeszłości, ale nie w sensie takim złym, że ten bagaż wrócił, po prostu nagle jesteśmy właśnie tylko tu i teraz, to bardzo nas otwiera na możliwości tego świata. I pan już wie, to rzeczywiście na Magellanii. Pamiętam, że taki był statek takiego zmęczenia, że nie byłem w stanie prawie iść dalej, wyszedłem z Wojtkiem o skalę i nie byłem w stanie wyrobić już, bo nie przeżyję następnego dnia, że zwyczajnie umrę z wyczerpania, z zimna. Teraz właśnie bardzo pomagała modlitwa, ale też pomagało mi niewliczanie do tysiąca. No i wpadałem na taki trans, że po prostu szedłem i jakby mnie nie było. W tym czasie właśnie miałem nagle taki sen, że dojdę na Wielu Północny chyba i będę uczestniczył w samotnym wyścigu samotników na Wielu Południowym. No i wtedy wydawało się to absurdne, bo to mniej więcej, tak jakbym teraz pomyślał sobie, że będę uczestniczył na rejsie na Księżyc. Kompletna abstrakcja. Po prostu i nagle się okazało, że 3 lata później, rzeczywiście 2 lata później doszedłem do Wielu Północny, a 3 lata później uczestniczyłem w wyścigu samotników na Wielu Południowym, bo wystartowałem w Wielu Południowym razem, znaczy w jednym czasie w samotną wyprawę, w tym samym czasie wystartował też Bogdan Stanowek i w tym samym czasie wystartował Round Fight, tak jak. Więc, no nie wiem, niesamowicie, że człowiek może mieć taką wizję przyszłości. Ona była mglista, co tam, to nie była taka wyraźna wizja, że... Ale tym niemniej, no po prostu nie myślałem o samotnych prawie na Wielu Południowym. Szedłem z Wojtkiem, gdyby nie Wojtek, to bym tam zginął i umarł po prostu. Podróż na Wielu Północnym, mówię, było abstrakcją, a to, że samotnie się mógł gdzieś wybrać, to w ogóle to mi się chyba trząs, że ktoś by nie postawił takiej sytuacji. Więc tak, rzeczywiście to zdarzenie może nie zmieniło mojego życia dosłownie, ale być może tam były jakieś korzenie właśnie moich następnych wypraw. Więc dokładnie pamiętam tą wizję właśnie tej wyprawy na wyścig samotników na Wielu Południowym. A propos miłosierdzia. Skoro pan Marek też się jeszcze musi jechać daleko, może ostatnie pytanie. Nie chciałem Państwu przysłuchać, ale bardzo dziękuję naprawdę. Szczególnie moim nauczycielkom z Centrum Brońskiego. Myślę, że to jest bardzo ważne, że dla mnie, że w życiu właśnie miałem wspaniałych nauczycieli, takich jak pani Nerwowczyka, pani Szwitowska, jakby nauczycielka języka polskiego, angielska. Właśnie pamiętam dokładnie też, że zawsze też często wracam myślami do tego, jak na lekcji języka polskiego mówiliśmy dżumę właśnie. Dżumę, a to jest taka mi. I naprawdę ta analiza właśnie, ten kierunek, jakim poprowadziła nas pani Mudecka, to też takie wrażenie, do których często wracam w życiu i później też przeczytałem innej książki, ale taka mi dżuma, obcy i upadek. I zresztą pamiętanie Mudeckiej też zawdzięczam to, że wtedy były takie trudne matury. Ja w swojej pełnej maturze napisałem jakieś niecenzuralne słowa i to ustanowiłem właśnie pani Rodecka i zwróciłem mi tą maturę trudno i poprosiła, żebym napisał drugą w domu. Napisałem, że więc
mam tutaj dużo zobowiązań, ale naprawdę często wracam właśnie. Ten język polski też jest mi szczególnie bliski, bo dzięki właśnie moim nauczycielom tak naprawdę jestem tym, kim jestem i gdybym nie miał właśnie dać tam nauczycieli po liceum, po szkole podstawowej, potem też na studiach, to bez nich, jakby bez innych ludzi, no nie byłbym tym, kim jestem na pewno. Także czuję wielki dług wdzięczności wobec też nauczyciela jest matematyki, pana Mariana Kazany, nauczyciela historii, pana Olsztaka, no i wszystkich nauczycieli, którzy z którymi dane było mi się spotkać w tych wszystkich szkołach życia, nie tylko w tych tak fizycznych szkołach, ale też właśnie w polarnej szkole życia i z wielu innych. Także bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu. Ja chciałem wyrazić zadowolenie, że mogę uczestniczyć w takim sympatycznym spotkaniu. Panie Marku, w Pańskiej wypowiedzi, kiedyś mówiłem Mareczku na dzisiaj, to oczywiście ja poważnym mężczyzną. Panie Mareczku, przysługują się Pańskiemu wystąpieniu trzy takie wątki zapamiętane. Pierwszy wątek to rozum. Pan tam powiedział, że gdzieś go tam Pan zostawił, potem cud i duchowość. Chcę wrócić do Pułczyna. W Pułczynie w 1945 roku, takim bardzo energicznym był wtedy burmistrz czy prezydent i proboszcz, który nazywał się Krzyżykowski. Jan Krzyżykowski reprezentował zakon ojców obradów Marii Niepokalanej. Ci, którzy są właśnie między innymi w Kielcach na Świętym Krzyżu, za chwilę na koniec będzie konkretna propozycja. I założyciel tego zakonu, Francuz, ojciec de Bazano Święty, miał trzy takie, jego motto było następujące. Człowieka najpierw nauczyć należy rozumu, potem zrobić go chrześcijaninem, a później robić wszystko, żeby zmierzał do świętości. Panie Mareczku, czy Pan zmierza do świętości? Teraz takie innej natury. Ja jestem prezesem Fundacji Dobro jest w nas. Fundacja Dobro w nas została założona po 13 marca 2013 roku, kiedy papieżem Stolicy Apostolskiej został pseudonim Franciszek. Ja się urodziłem w tym samym dniu co Franciszek. Wtedy dostałem po prostu zezwolenie na otrzymanie nowego życia. Założyłem fundację i ta fundacja, oddział tej fundacji również zaczyna działać w miejsce Bożego. Natomiast do Pana mam jeszcze dwa pytania. Jedno, czy napisał Pan raport, jak Pan płynął w Wisło, zatrzymywał się Pan na różnych tam po prostu przystankach i powiedział Pan, że pisze Pan raport. Jeżeli Pan napisał ten raport, kto z władz wykorzystał ten raport? I wreszcie ostatnie pytanie, honorowe obywatelu Koszalina, co zamierzasz zrobić dla tego miasta, żeby się rozwijało? Ale ważne jest, żebyś tu i teraz. Jeżeli o ten raport, to rzeczywiście nawet parę raportów powstało. Właśnie w moim Omyśle i też potem zorganizowaliśmy fundację, konferencję, która była poświęcona Wiśle i jakby próby stworzenia programu dla Wisły. I myślę, że jakby ta moja wyprawa zmieniła postrzeganie Wiśle w Polsce i dużo rzeczy dobry się stało właśnie później, jeżeli chodzi o Wisłą kajakiem, powstało wiele przystani. Także myślę, że tutaj dołączyła taką małą cegiełkę do sprawy Wisły w Polsce. Jeżeli chodzi o bycie honorowym obywatelem Kuszania, to oczywiście też jest dla mnie wielki zaszczyt, chociaż nie zamierzałem, nigdy nie pomyślałem, że czymś takim będę. To dzisiaj właśnie jestem tutaj też między innymi dlatego, że firma, którą stworzyłem, działa tutaj Kusza, jest firma z Kuszami. Dzisiaj właśnie umowaliśmy wspólnie z panią prezes i z władzami Kuszami na kamień węgielny.
ten kamień to był właśnie kamień Santiago de Compostela. I też w tej akcie rewizyjnym w grupie był Łamuszna Santiago. Ja jakoś tak zajmuję, próbuję się raczej być na tym siedzeniu pasażera i jakoś tak, no nie myślę o takich wielkich rzeczach, co mogę zrobić, jakby staram się jakby dożyć w dniu dzisiejszym i jakby podążać za pewnymi myślami, które wierzę. Nie wiem, czy uda mi się coś zrobić jakoś tak, może tak, może nie, ale na pewno trudno mi zadeklarować, że tak, teraz będę działał na rzecz zakończenia. Myślę, że najważniejsze, żeby właśnie żeby działać tam na rzecz innych ludzi, znaczy kimkolwiek oni są, kiedy przychodzą do nas i potrzebują pomocy, to starać się im pomóc. Zawsze to jest możliwe, ale zawsze myślałem jakby bardziej o całym świecie, jako o swoim domu, niż o konkretnym miejscu na tej planecie. Chociaż jakby skądinąd myślałem, jest bliski i na pewno, jeśli będę mógł coś takiego zrobić, to zrobię. Proszę Państwa, ja wiem, że byłoby jeszcze pewnie tysiące pytań, byśmy mogli do północy siedzieć. Za chwilę będzie też okazja, żeby zadać indywidualnie Panu Markowi, ale myślę, że czas już zakończyć tak oficjalną część naszego spotkania. Ja, Państwo nie siedzą, ja wstanę. Trzy pytania wcześniej, bo naprawdę, jeśli się tak bardzo mi spieszy, jeśli można, to ostatnie. Ostatnie pytanie, proszę Państwa. Dziękuję bardzo Państwu bardzo za przybycie. Chciałem Pani Marku, chciałem się zapytać, bo była tutaj mowa Andrzej Tegorski. Chciałem się zapytać o ten film, bo to jest dosyć istotna sprawa. Pan przeszedł, to wszystko jakby jest w Pana głowie, natomiast chodzi nam o film o Santiago. Czy ten film kiedyś się ukaże, czy będzie można go w polskiej telewizji obejrzeć, czy to będzie wyświetlany gdzieś tam na ekranach? Proszę o odpowiedź. Ten film powstaje teraz. On, myślę, że będzie gotowy w styczniu przyszłego roku, ponieważ mamy bardzo dużo godzin materiału montażowego. Myślę, że jego premiera będzie w marcu w Gdańsku i też w marcu będzie w Warszawie. Myślę, że będzie też, na pewno będzie można go obejrzeć, być może w kinach nawet, będzie to wersja kinowa. Myślę, że na pewno, ponieważ jesteśmy w trakcie negocjacji z telewizją, z telewizją TVP1 dokładnie, umowy, więc mam nadzieję, że będzie też możliwe do tłumaczenia telewizji. Zapraszam też już teraz góry Państwa do Gdańska, ale możemy pomyśleć, jeżeli władze Koszalina, czy nie wiem, jak to wygląda, ale możemy tutaj zrobić też w kinie po prostu jaką premierę, jeżeli Państwo słyszeli. Ja na co dzień to nie jestem w tym mieście, więc nie wiem jak to wszystko wygląda, ale jeśli znalazło się jakieś kino, czy jakaś sala, to jak najbardziej zapraszam Państwa wszystkich. Postaram się sprawić, żeby Koszalinie, bo rozumiem, że do Gdańska będzie jest kawałek, czy do Warszawy tym bardziej. Więc spróbujemy zrobić też pokaz tutaj w Koszalinie. Jeżeli tutaj ksiądz i Państwo mi pomogą, to na pewno coś takiego będzie możliwe. Także już teraz w marcu zapraszam Państwa na spotkanie. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby mi napisać, to mój mail jest bardzo prosty. marek@kamiński.pl. Jeśli piszę do internetu, to tam wyskoczą od razu też różne miejsca, które mogę napisać, także adres mojej fundacji to jest Głowalska 212 Gdańsk, także jeśli ktoś nie ma dostępu do internetu, to można napisać list Głowalska 212 Gdańsk. Bardzo dziękuję za to, że Państwo poświęciliście swój czas na to, żeby porozmawiać ze mną. Dla mnie na pewno to, że tutaj mogę się tym doświadczeniem dzielić z innymi ludźmi, że też jakby to też nadaje sens mojego życia. Myślę, że to życie, gdybym
robił tylko dla siebie, gdybym bił tylko i wyłącznie rekordy, zdobywał jakieś szczyty, to było bardzo puste. Państwa obecność świadczy o tym, że moje życie ma sens. Dziękuję bardzo.